Dzisiaj w Skarżysku rozpoczęła się akcja Pracownia Miast organizowana przez Gazetę Wyborczą. Poprzedził ją obszerny wywiad w gazecie z prezydentem Skarżyska Konradem Kronigiem, który mówił o zaniedbaniach poprzedników, ale głównie perspektywach i szansach dla naszego miasta na kolejne lata. Potencjał miasta jest duży i niewykorzystywany tak naprawdę od lat. Moim celem jest, żeby to zmienić. Będziemy stawiać na przemysł, ale i na turystykę, powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej prezydent miasta. Właśnie wspólne odkrywanie potencjału miasta i szukanie rozwiązań na jego jak najlepsze wykorzystanie jest tematem Pracowni Miast. W Skarżysku w ramach wspomnianej akcji już dzisiaj odbyły się warsztaty dla zainteresowanych lokalnych przedsiębiorców, nauczycieli, specjalistów od promocji miast i władz miasta. Bardzo cieszy fakt, iż Pracownia Miast, czyli akcja społeczna Gazety Wyborczej, ma miejsce właśnie w naszym mieście. Nie tylko dzięki temu możemy poruszyć pewne merytoryczne kwestie i porozmawiać nad miejskimi problemami oraz opracować ich potencjalne rozwiązania, ale przede wszystkim warto też zwrócić na uwagę, że jest to świetna promocja dla Skarżyska Kamiennej, nie tylko w skali regionu, ale w zasadzie całego kraju. Oby więcej tego typu wydarzeń w naszym mieście. Jutro o 10:30 odbędzie się konferencja, w trakcie której przedstawione zostaną wnioski z warsztatów. Podczas dyskusji panelowych odbędą się rozmowy m.in. na temat, czy Skarżysko może stać się ośrodkiem turystycznym, co zrobić, żeby ludzie tu przyjeżdżali i zostawali na dłużej. Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców miasta.